Witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej KWU Kukiz 15. Dzisiaj prezentujemy naszą strategię zmiany Polski ruchu Kukiz15.pl, w którym trzy główne filary stanowią hasła demokracja, bogactwo oraz bezpieczeństwo. Pod hasłem demokracja rozumiemy przywrócenie Polski do obywateli poprzez m.in. likwidację obligatoryjnego progu wyborczego przy referendach. Uważamy, że to spowoduje pełną edukację społeczeństwa. Znaczy Polacy będą wiedzieli, że muszą być na referendum, ponieważ decyzja zapadnie niezależnie od frekwencji, tak? Więc wtedy większa ilość osób naszym zdaniem będzie chciała wypowiadać się na bardzo ważne tematy dla Państwa. Ponadto uważamy, że należy dążyć do minimalizacji podziału pomiędzy Warszawą a resztą Polski. Czyli naszym tutaj postulatem jest chociażby rozmieszczenie głównych urzędów, które znajdują się w Warszawie, chociażby siedzib ministerstw oraz największych instytucji państwowych, na terenie całego kraju. To jest rozwiązanie znane między innymi z Niemiec, co powoduje po prostu fakt, że wtedy pozostałe części Polski szybciej się rozwijają, tak? Ponieważ są to skupione bardzo ważne instytucje. Drugim punktem jest bogactwo. Oznacza przede wszystkim ograniczenie zadłużenia Polaków. Obecnie każdy Polak rodzi się z zadłużeniem na poziomie ponad 80 tysięcy złotych, a zadłużenie państwa polskiego jest chyba najwyższe, no mniej więcej od chyba tej epoki Gierka, tak? A już niektórzy ekonomiści twierdzą, że jest jeszcze wyższe niż było za epoki Gierka. I co uważamy za skandal? Będziemy postulować, aby w przyszłości wprowadzić w nowej konstytucji zapis o obowiązku równoważenia budżetu. Tak, aby po prostu nie było deficytów budżetowych, aby państwo polskie, a później samorządy dążyły właśnie do zachowania równowagi budżetowej. Będziemy również dążyć do uproszczenia maksymalnego podatku, to znaczy jak najniższa jedna skala podatkowa w postaci VAT-u, likwidacja podatku CIT, zastąpienie CIT-u podatkiem przychodowy na poziomie 1% dla wszystkich firm, które miałyby obowiązywać po prostu powszechnie. Pod hasłem bezpieczeństwo rozumiemy przywrócenie siły państwa polskiego, tak? Czyli rozbudowa przemysłu zbrojeniowego, udostępnienie broni dla większej ilości obywateli, jak również stworzenie profesjonalnej i szerokiej obrony terytorialnej. Uważamy, że jest to podstawa w dzisiejszych czasach, aby osoby, które chcą, tak jako ochotnicy, bronić państwa polskiego, miały taką możliwość. Ja znam bardzo wielu młodych ludzi, którzy chcieliby się przeszkolić, chcieliby w takiej obronie terytorialnej, ale po prostu nie mogą, bo ona nie istnieje, tak? I uważamy, że to po prostu zaniża potencjał obronny państwa polskiego. Ta strategia została opracowana przez niezależnych ekspertów na czele z doktorem Stanisławem Tyszką z Warszawy. Nie ma pytań? Wszystko. Macie gdzieś to w jakimś PDF-ie? Czy tak, czy możemy tu wysłać wszystkie adresy redakcyjne, więc pewnie to zrobimy po prostu po tej konferencji. To tak jak Paweł póki zawsze mówi, że to nie jest program, tylko strategia, bo jest pewna różnica. Natomiast no, uważamy, że przede wszystkim trzeba zacząć od zmian fundamentalnych w Polsce, bo partie już prześcigają teraz, a to 500 zł na dziecko, tak, a inni dadzą tam, nie wiem, 1000 zł na dziecko, tak, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby uzdrowić polskie finanse publiczne, aby przeprowadzić debatę nad finansami publicznymi, czy jesteśmy w stanie i ile, tak, w przyszłości w ramach różnych ulg podatkowych przyznać Polakom, tak, pomocy. Określmy stan państwa, później zdefiniujmy, jakie są właśnie zagrożenia i dajmy recepty, tak. Natomiast no, nie leczmy kataru tylko doraźnie, ale po prostu musimy ogólnie, tak, doprowadzić do takiego stanu, żeby państwo polskie było na tyle zdrowym organizmem, że będziemy mogli później rozszerzać pewnie horyzonty pomocy, chociażby dla obywateli. No, dziękuję. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest naszej akcji, którą przeprowadzamy jako Komitet Kukiz 15, która polega na tym, że piszemy do ambasadorów krajów Grupy Wyszehradzkiej listy z poparciem i z solidarnością, tak, którą chcemy wyrazić w kontekście sprawy imigrantów, która została poruszona obecnie na forum Unii Europejskiej. W tym liście zawieramy chęć współpracy w przyszłym parlamencie właśnie z tymi państwami na łamach Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza w kontekście kryzysu imigracyjnego, w którym znalazła się Europa. Uważamy, że państwa takie jak Słowacja, Węgry czy Czechy pokazały, że mają prowadzą suwerenną politykę międzynarodową, że są w stanie przezwyciężyć ten kryzys i my jako kandydaci KUKiz15 w tym właśnie liście apelujemy o współpracę, apelujemy, aby ta linia została zachowana.